Wielkie sukcesy i medialna nagonka. Tak w skrócie można by określić początek roku 71. W centralnej prasie ukazał się atak na Czesława Niemena za to, że po koncercie w Radomsku miał, jak twierdzono, zdjąć spodnie i wypiąć się na publiczność, choć podobno już przy zasuniętej kurtynie. Cała nagonka na Niemena koordynowana była z Warszawy, z Wydziału Propagandy KC PZPR. Było to rychło po wydarzeniach z grudnia 70 roku. Ja byłem na topie, niechcianym, ale byłem, więc trzeba było odwrócić uwagę młodzieży, żeby po prostu zajęła się sprawami raczej moimi. Oczywiście przy okazji trzeba było kolejnej próby, żeby ośmieszyć mnie lub zdyskredytować. No w tym wypadku moralnie. Taką wiadomość najpierw zamieściła Ziemia Łęczycka, tygodnik regionalny, później Gazeta Radomszczańska i wreszcie z wielką pompą przedrukował to Ekspres Wieczorny. Był to artykuł Zbigniewa Zaperta. Ja, ponieważ byłem sąsiadem Czesława Niemena, pobiegłem szybko z tym ekspresem do Czesława. Czesław już był zorientowany, że coś jest nie halo na jego temat. Wziął tę gazetę ode mnie, przeczytał. Złapał się za głowę i powiedział: Boże, jacy ludzie są niscy. Oczywiście tego faktu nie było. Ja w ogóle nie byłem w tym czasie w Radomsku i podałem sprawę do sądu.